Transportowy rekord w Niemczech i kary za parkowanie na poboczach dróg w Holandii. Ewelina Bukowska, zapraszam na kolejny odcinek Transinfo. Jak zwykle mam dla Was krótki przegląd najciekawszych doniesień ze świata transportu. Jeśli są dziś z nami nowi widzowie, zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka. Zaczynamy! Rok 2016 był najlepszym w historii transportu w Niemczech. Taką informację podał Federalny Urząd Statystyczny naszego zachodniego sąsiada. Urzędnicy wyliczyli, że w zeszłym roku w Niemczech przewieziono łącznie 4,6 miliarda ton różnych towarów. Większość tonażu, aż 3,6 miliarda ton, przewożono drogami. Niemcy zacierają ręce, bo zanotowali czwarty kolejny rok wzrostu w transporcie. A czy Wy odczuliście w swojej pracy, że w transporcie niemieckim ostatnio dzieje się całkiem dobrze? Mam ważną informację dla tych kierowców, którzy wykonują przewozy przez Holandię. Władze tego kraju straciły cierpliwość do ciężarówek parkujących na poboczach dróg. Tamtejszy Urząd Nadzoru Drogowego dostał nowe uprawnienia. Będzie mógł kontrolować ciężarówki zaparkowane przy poboczach autostrad i dróg ekspresowych. Jeśli się okaże, że kierowca w ten sposób odbywa obowiązkową przerwę, zostanie ukarany mandatem. Holendrzy uważają, że ciężarówki parkujące na poboczach stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. A problemy ze znalezieniem wolnego parkingu dla ciężarówki może rozwiązać aplikacja Transparking, i to niezależnie od tego, czy jesteś w Holandii, w Polsce czy gdziekolwiek w Europie. Aplikacja jest darmowa, bardzo prosta w obsłudze, a link do jej pobrania znajdziecie w opisie tego filmu. Tym oto akcentem żegnam się z Wami, czekam na komentarze i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia!